Wiesz, że sąsiad z dołu rozmawiał z ojcem. Ktoś mu zażygał cały parapet. Żona musiała cały być. Jak wczoraj wrzuciłeś, jakoś dziwnie czuć było od ciebie. Nie, nie, nie alkoholem. Jakimś dziwnym środkiem. Nie wiem, może ty już butabem wąchasz sam, a nie wiem. Umówiłam nas do tej poradni przeciwuzależnieniom. Pójdziesz? No co się śmiejesz? Pójdziesz czy nie? No i dobrze. Wujek Jurek też przez 3 lata się nie przyznawał. Dopiero jak było bardzo źle. Ja się pytałam tego pana i po apapie to się tak nie wygląda, więc mnie niestety oszukałeś. Do tej poradni mówiłam na czwartek, zanim pójdę do pracy. Ja wczoraj czekałam. Boże, jak ja wczoraj czekałam, budziłam się. Ci na dole tam krzyczeli, darli się, bruźnili. To mi się nie podobało, jak ty wczoraj do słuchawki tak zakląłeś. Ja pierd... Co ty w ogóle dziewczyny, co to za dziewczyny, że one w ogóle nie reagują? Nikt ci nie powiedziały, w ogóle ich to nie obchodzi, tak sobie pozwalają. Boże, co to za pokolenie jest? Te ziemniaczki się już ugotowały. A ja pytałam tego pana. I niestety, gałkę muszkatułową też wciągają nosem, a ja tu widzę, że o. Obywa. Taki cały podrażniony nos. Smarkasz na czarno. To musi być jakaś przyczyna. No chodź. Ziemniaczki się już ugotowały. Obiad gotowy. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym prosił, żeby pani na chwilę jednak wyszła. No dobrze. Słuchaj, jakieś choroby psychiczne w rodzinie? A jakieś uzależnienia? No, ja tam papieros. Pytam, czy jesteś od czegoś uzależniony? Nie? Słuchaj, jak jesteś chory na grypę, to idziesz do lekarza i się z tym nie kryjesz, prawda? No. Nawet mu pomagasz. No więc jakieś uzależnienia? No. Ja na tym nie stracę. Na pewno? A, jeden raz. To dawno, bardzo dawno, tak? To dobrze. Się mamusia ucieszy. A kiedy była ta przygoda z LSD? Rozumiem, że dawno. No, ale ekstazy to już chyba niedawno, co? Słuchaj, a w związku z ekstazy to próbowałeś czegoś innego? No na przykład, ja wiem, kokainki. Nie no, ja wiem, że droga, no, oczywiście, że bardzo droga. Ale co, tylko cię częstowali, tak? Sam nic, a nic. I co, tylko raz? A, kilka razy. A kiedy? Dawno? Na pewno dawno? No i powiedz mi, podobało się? Tak, bardzo. No to niedobrze. No dobrze, grzybków nie liczę, a powiedz mi, haszysz. Tylko na imprezach. Na pewno? A po co? Spróbować, tak. I nic więcej. No a skąd to miałeś? Sam kupujesz, czy ktoś się częstuje? A, jedno i drugie. No to gdybyś kiedyś potrzebował, w razie czego, no to dojścia masz, nie? Dobra, poproś teraz mamusię. Ty wiesz, że pan doktor mnie uspokajał, że to jest normalne, że się bierze hasz?
Że to się zdarza na imprezach? No ale on mówił, że ci twoi koledzy, którzy cię częstują, to nie są koledzy. Ja to wiem, ja ci to mówiłam. Bo to są dealerzy. Oni sami nie chcą i szukają towarzystwa. On mi mówi, że on nie może zadzwonić na policję, bo go obowiązuje tajemnica lekarska. On nie może, ale ja mogę. I zadzwonię. Ja tych wszystkich twoich Leszków i Szymonów urządzę. Zobaczysz, gdzie ty idziesz? Jesteś dziwny. Wszyscy traktują rodzinę jak przyjaciół. Rozmawiają z nimi o problemach. Dla ciebie rodzina to wróg. Jak znajomi przychodzą, to jesteś miły, uczynny. Otwierasz się pewnie. A ty jesteś ateistą? Nie, no tak pytam. Też kiedyś byłam. Ty się wczoraj zachowywałeś jak psychicznie chory. Gadałeś od rzeczy. Wchodziłeś do windy, wychodziłeś. Chciałeś iść do kogoś na 8 piętrze. W ogóle ty byłeś jakiś zdezorientowany, miałeś jakieś omamy wzrokowe. Widziałeś rzeczy, których nie było. Ty wiesz, co to jest widzieć swoje dziecko w takim stanie? Czemu uważasz, że w tym domu komuś zależy na tym, żeby ciebie nie było, żebyś nie zużywał gazu, prądu, wody, żebyś nie jadł? Ty musisz zacząć chodzić z powrotem na tę terapię, bo to się źle skończy. A czemu ty dzisiaj w ogóle nie poszedłeś do szkoły? Pytałeś się w szkole, ile straciłeś? Proszę cię, ja cię bardzo proszę, ty mi powiedz, po czym to było. Ty lubisz eksperymentować. Co to za psychotropy były? Nie alkohol, nie było czuć. Jakieś narkotyki. Ty wiesz, jaki ty byłeś bezbronny? Można cię tak okraść, tak cię pobić. Ty byś nawet nie wiedział, kto. Ty doprowadzisz do tego, że będziesz latał ze słoiczkiem butaprenu po osiedlu. Śmiałeś się z tego w naszym bloku, tego Malitki, że on już mózgu nie ma. Ty? Ja mam 50 lat. I jakoś mnie nigdy nie ciągnęło. A mam dostęp do wszystkiego. Ja nie rozumiem. Rozumiem. Masz szkołę. Masz taką miłą dziewczynę. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Idźże z tym psem! Nie ma kto z psem wyjść. Kurwa, dom wariatów. Pizdu. No tak jak byłeś u sąsiadów z psem 3 godziny. Weź się zamknij, bo już mnie ciebie nawet przesłuchać nie chcę. Wyjdź z nią, słyszysz? Kurwa, masz takiego domu, to w 100 domach nie ma. Idziemy na spacerek z tego pojebanego domu. Chodź. Pies to jest wnuczek tatusia. Jak matka kiedyś powiedziała, dzieci na rękach nie nosił, a psa nosi. Z całej rodziny mówi normalnie, w zasadzie tylko do niego. To wszystkie słowa mojego kochanego tatusia wypowiedziane do mnie przez ostatnie pół roku. Nie pajacuj, kurwa, nie pajacuj, tylko powiedz normalnie! Kurwa! Przeszkadzało ci to, co było powieszone? Ty, kurwa, od razu nogawki poodrywaj, kurwa, na czole se napisz, kurwa, fuck you, idiota! No ile mam na ciebie czekać? Kurwa, macie. Jeszcze mi, kurwa, raz gówniarz powie, że nie płacę. Wróć się! No wróć się, słyszysz? Co nie umiesz? Co się skrywasz?
Co to kurwa matkę idiotkę udajesz? Co kurwa, ty się nie dało, tak? Kurwa, i co żeś się znowu z tamtą gnoju jebany? Jak ci kiedyś z buta przypierdolę, w tej chwili to rozjebie wszystko. Kurwa, życie, kurwa. Wyłącz to! Bo ci to kurwa wyrzucam, ci ten kabel jebany wyrwę ze ściany! Może gdzie to był? Nie było cię dwa dni. No powiedz mi, co ty robiłeś całą noc? Pewnie ćpałeś. Albo piłeś, bo co można robić całą noc? Ja z tym Leczkiem. Nie z nim, to z kim? A, z Basią. Za dużo pijesz. Jesteś alkoholikiem. I pewnie jeszcze coś brałeś, tak jak wtedy. Te psychotropy. Co? Bieluń? Wtedy to był Bieluń? Boże, dziecko, przecież ty mogłeś się dawkować, mogłeś umrzeć. Przecież to jest trucizna, od tego się umiera, albo można dostać jakiejś choroby psychicznej. Co, nie wystarczy ci, że jesteś nienormalny? Nie, nie dam ci spokoju. Byłeś dzisiaj w szkole? Tak, będę dzwonić, bo z tobą nie można normalnie. Ty powinieneś czytać ze mną Biblię. Tam jest wszystko. Nie, nie mów, że nie chcesz, albo że cię nie interesuje. Tak mówię. U kogo kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż i wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. No i to są takie słowa, których nie mówisz po winie.